Witajcie moi drodzy w trzecim odcinku The Walking Dead Survival Instinct. W poprzednim odcinku niestety nasz wujek już się przemienił w zombiaka. Teraz co my możemy tutaj zrobić? Możemy rzucić jakieś itemy? Nie. Przechodzimy do mapy. I mamy wóz policyjny. Przechodzimy dalej. Jedziemy teraz do Fontanna. Fontanna, ale fajnie, środek dnia. Jechaliśmy już bezdrożami, jechaliśmy ulicą. To teraz czas, żeby pojechać autostradą. Mamy wysoką szansę na rozbicie się. I nic się nie stało. Jak zauważyliście jeszcze, gramy Derylem. Nie mamy jeszcze kuszy. To jest coś. Jesteśmy w fontannie. Ekwipunek. Shotgun zostaje, jeden rewolwer możemy sobie przetransferować. Shotgun ammo możemy sobie wziąć. Pipe. Rifle ammo możemy sobie przetransportować. I z takim wyposażeniem możemy iść. Ty, Warren, dostajesz snajperkę. I w sumie nie mamy żarcia, tak? 74% ryzyka. Dobra, zostajesz w aucie, co nie? Pilnuj auta, żeby nam nie zarąbali. Innej postaci nie mamy, no. Dobra. To jest twoja misja. Zaczynamy. A Void coś tam? Nie wiem, co musimy tutaj zrobić. Nie stawaj mi to, proszę. Słychać strzały. Halo. O, już tam nie biegnie. Już. O, bez utraty zdrowia. Co się tak na mnie rzucili? Ja tego nie wiem. Nie wiem, nie rozumiem tego. Nóż. Sneaky biki. Nasz Daryl. Daryl łowca. Mi hombre, Ecuador! Nie chcę umierać! Dźgnij go dobrze! Musimy znaleźć coś do... O, mamy paliwo. Musimy znaleźć coś do jedzenia. Mamy dużo paliwa. O, mogę zrobić egzekucję, jak mam tą rurkę. Nie rozumiem tej gry, naprawdę. Ej, halo, co ty? Co ty? Cię mi tu głowę w tekstury wkładasz? Aha, znajdź klucze do nowego auta, dobra. Tam mamy trzech. Ty nie wstawaj. Te mogą powstawać. Mamy flarę. Nie wiem, po co nam flara jest potrzebna. Koniec zabawy. Nie będzie mi tutaj zombiak pluł w twarz. Jak wchodzić, to z rozmachem.
Ktoś jeszcze? Ktoś jeszcze chce? No inaczej się nie da, nie można wejść na... Po cichu. Halo, potrzebuję jedzenia i to bardzo potrzebuję jedzenia. Mamy ammo do shotguna. Raz, dwa i trzy, dobra. O, tutaj się coś świeci. To się fajnie podświetla, co nie? O, ammo do shotguna, trochę zużyliśmy, trochę zyskaliśmy. Bardzo przyjemnie. Ammo do pistoletu, to wszystko tutaj? Nie ma nic, żadnego jedzenia? Dobra. Co? Stoicie tak... O Jezu, moje gardło. Stoicie tak na twarzy. Na twarzy, na straży. Pięknie. Co tak syczy? Cześć, koleżanko. Jak dostałem dipsy? No. Ja tego nie rozumiem. Dobra, paliwo. Do auta. Ale to nie jest... Ja chcę jeść. Muszę odzyskać zdrowie. Nie chcę umrzeć. Zamknij te drzwi. Halo, koleżanko, potrzebujesz pomocy? Oj, 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 oj. Jednak shotgun robi... Ojej, jej, jej, jej. To tak nie miało być. A co ja robię? Myślisz, że co? Tak o sobie strzelam do zombiaków? Halo, koleżanko. Nie mogę przejść. Tak, bo to oczywiście, oczywiste jest to, że to jest wielka taka dziura i ja nie mogę przejść, bo muszę przejść przez ten. Przez drzwi. No, bardzo dobrze. Anna. Co jest? Thanks from both of us. He bit? Gunshot. Some crazy asshole is sniping at us. And car alarms. I dragged Noah in here, they followed. Who's us? You two? Got a whole team out there. Or did. We scavenged supplies for the local survivor camps. There's survivor camps? Yeah. The military supplies some of them with weapons, meds. There's a big one at Cherokee Hill Sawmill. We were doing pretty well until that psycho sniper showed up and brought a whole mob of biters down on top of us. We got split up, pinned down, killed. No, przykro mi. One of my runners, Mia, is holed up in the theater across the street. Help her out and I'll make it worth your while. Trade you one of those. Lots of goodies in there, hillbilly. Just tell her scout sent you. I'll think about it. Pomyślisz o tym? Potrzebujemy jedzenia. I musimy zabić ziomka ze snajperką, psychopatę, za trochę puszek z jedzeniem. O tak, jeszcze czego? Więcej was matka nie miała. No. Dobra, jeden power atak i normalny atak i one schodzą na dwa hity. Dobra, spok. Nie wiem, jak napisaliście to w komentarzach, to ja to nagrywam jeszcze przed wrzuceniem pierwszego. Ale dziękuję za rady na przykład, jak się takie pojawiły. Nadal potrzebujemy. One syczą jak węże. Węże. Tu jest ich za dużo. Tu jest ich za dużo. Macie, bawcie się flarą, mordeczki. Ja i tak muszę... Spoko. Bez ża... Mamy snajperkę. No chodź tutaj. Tylko jedna była, dobra. Mia, gdzie jesteś?
Mija. Mija. To nie jest Mija, to jest zombiak. Daryl, szuka Mii. Mija, 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 Mija. Nie wstawaj, proszę cię. Ja jestem wyczulony na te wstawające. Halo, Mija. Looks like the one scout had. Mija? Nie, ain't much in it. Mamy młoteczek. Przyda nam się młoteczek. Halo, będziesz wstawał? Będziesz wstawał, więc nie wstawaj. Dobra, gdzie jest ten psychopata snajper? Poczekajcie. Przejść tu. Nie, tutaj nie mogę przejść. A, Mija! Mija! To ja! Daryl! Jestem ule... I ain't the asshole you're worried about. Who are you then? I'm a different one. I'm different one. See? Not me. The scout asked me to come look in on you. You know Scout? She sent you? Yeah, she's across the street, in that diner. Oh, thank God. I thought the shooter... Every time I put my head out, he's all over me. I lost all my gear, so I'm pretty much trapped. The theater's locked up tight since they started loading corpses in there. Exit's blocked, and there's a bunch of them. There's a half ladder down. Clear the way and I can get out and back to scout. Let's do it. Gotta get over to the police station, get my brother anyway. The police station? But that's where that killer is set up. You think your brother's even alive? Yeah, I got my suspicions. Merl nie jest taki łatwy do zabicia. Mogę dać ci twój młotek jak chcesz. Znalazłem go przecież. Jedzenie! No jak full low? Nie możesz wziąć je... Nie możesz wziąć jednej butelki picia i ją wypić. Ale potrzebuję tego więcej! Dobra, będziemy robić... Oła, nie, 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 tak nie będzie, tak nie będzie. Gdzie jest mój shotgun? Ktoś jeszcze? Motherfucker. Dobra. Co nie zmienia faktu, że brakuje nam amunicji. Dobra, dwa ammo do shotguna. Tu jest koleżanka. Raz, dwa, spoko. Tu jest kolega. A już, już mam wprawę w zabijaniu, co? Tam jeszcze jest jeden. No, wiedziałem, że ten wstanie. Easy! Easy! Nie ma nic tutaj do podniesienia? Wszystkie fanki Daryla są w niebo wzięte. Dobra, gdzie jest ten snajper, co nie? Jestem głupi. Włączyłem alarm. Włączyłem jebany alarm do auta. Dobra. Easy, easy, easy. Rick Grimes style. O mój Boże. Co ja narobiłem? Merl! Merl! Pomocy! Pomocy, Merl! Teraz potrzebuję twojej pomocy, braciszku! Tam jest
horda zombie za mną. Dixon! Hey, Merle! No, jak ty mnie uderzyłeś? Ja nie mogę umrzeć. Dobrze mi idzie. No, tak! Tak, wziął mnie, złapał, no i... Ej, dobrze, że... checkpoint był tutaj. Hey, Merle! Gin. Where's the king of the monsters? Oh. Halo. Jezu, gra mi się zaczęła. Ten alarm. Wyłączcie ten alarm. Merle Dixon. Dobra. Jest amunicja do tego, do... Widzicie, Merle jest nie do zabicia. To już uciekł z więzienia. Tylko gdzie mógł pójść? Ej, może Merle jest tym snajperem, psychopatą? To by było śmieszne. No! Cały Merle. To me, Merle. What's lower than impersonating a man's long-lost baby brother? You're just trying to gain false entry. That's what you're doing. Damn it, Merle. I'm just gonna leave you here. Keep your pants on, sweetheart. I locked this place down pretty good. Yes, John, nasz braciszek. Some people lock me up for days in the dark with all them abominations. Trochę się opaliłeś. But get a little bit too smart for them. Bro, you're stir-fried from the sun and the booze and whatever else you've been into. I do feel a little warm now that you mention it. I sprained myself, see? Established my little sniper's nest right here. And then I commenced sending them soldiers a-packing. I rang the alarms, calling in the abomination. Man, those aren't soldiers down there. Just some scavengers trying to help people out. They don't even know who you are. They're in uniform, ain't they? And they came to take me back to the hole. I'm not going anywhere but Jake's, and that's where you're gonna take me. So? Come on. Let's go, you ape. Guess I gotta lug your thick ass back across town. Man, you must be running over 106. My chair! Yeah, it'll be here when you come back. Merle, ty pierdolony psychopato. Dobrze, znaleźliśmy brata, znowu nie znaleźliśmy żadnych znajdziek, ale to nic. Dziękuję za oglądanie kolejnego odcinka, trzymajcie się, cześć i do następnego. Jeśli lubicie Merla, dajcie łapkę w górę. Ja się z wami żegnam, trzymajcie się, cześć.